nasz projektor został otwarty. Od tego chciałbym zacząć. No dobra, zobaczymy. Z tego, co tutaj widzimy w środku, to już wam pokazuję. Może się uda mi tutaj jakoś to wszystko poustawiać. Chciałbym to dzisiaj wam pokazać mniej więcej, co kryje wnętrze. Nie, no żartuję. Słuchajcie, no z tego, co będziemy go zaraz włączać i testować, to jest ten, który sobie zmienia kolory. Słuchajcie, za kolory tu mamy tarczkę taką. Kurczę, no nie wiem, czy to kamerko zobaczycie, ale zaraz zobaczymy, weźmiemy drugą. Moment. Postawimy taką. Tak na wierzchu. O, się rozłączyło nawet. I zaraz będziecie coś tutaj widzieć. Moment. Well, well, well. Tu mamy, słuchajcie, tak, taki widok. Moment. Wsiąłem statyw. Tutaj mamy ten obiektyw, nie? I teraz tak. Tu jest właśnie te kółeczko, które prawdopodobnie nam się zaciera. Ewentualnie wiatrak, który chłodzi właśnie cały ten mechanizm korekcji kolorów, tak powiem, bo to wszystko zależy od tego filtru. Przez ten filtr długość, powiem tak, kurde, ta lampa to jest dobry kasownik do ekranów. Faktycznie, przecież to kwarcowa. To teraz, a może nie kwarcowa, już teraz to, że może walnąłem, słuchajcie, nie no, jak łysy grzywo. To dobra, no to teraz tak. Tu jest te kółeczko, które właśnie może nam się przycinać. Zaraz zobaczymy, na czym ten cały pic polega, że dlaczego on hamuje. Tylko musimy nakryć tutaj lampę czymś na te gumy. Coś tutaj, jakiś kawałek kartonika położyć, żeby mieć przewiew, słuchajcie, żeby to uszczelnić delikatnie, żeby przez lampę i tędy, a nie od razu do góry. Żeby nam wchodziło lampę. No, tutaj mamy taki ala filtr. Prawie filtr wielkości, to tylko taki wydech, bass reflex. Bass reflex, dobra, niech sobie siedzi. To jest taki filterek, przez który wychodzi powietrze, nie? Nakrywamy lampę, podłączamy zasilanie. Włączmy sobie zasilanie. Okej, odpalmy projektor i zobaczcie, tu zaczęło się obracać ta płytka, te kółeczko zaczęło się obracać. Wątpię, żeby to było widać przez tą kamerę, bo tu zaraz będzie tęgie światło, prawie jak laser. Ten talerzyk, który tu jest na tym silniczku, tu jest silniczek tam pod spodem i tu jest. O, już kamera. Kamerę zaraz szlak trafi. Lepiej nie. Lepiej troszeczkę to odsunąć. No dobra, przewiew jest, wentylacja jest. Ten wiatraczek działa. Działa. Obraz jest. Niebieski. Ekran. Ostro stopniemy. O. Wszystko działa. No i dobra, i teraz czekamy aż. Aż zdechnie. No i zobaczymy, czy się zatrzyma talerzyk, czy nie. Obok siedzi tym czarnym kabelkiem. Oczywiście tutaj nie widać teraz. Tutaj tym czarnym kabelkiem, słuchajcie, jest podpięty jakiś czujnik. I to jest fotokomórka, która łapie nam ten talerzyk i do częstotliwości odbieranej przez tą fotokomórkę wyświetlany obraz tutaj na tej matrycy, tutaj z tyłu, jest wyświetlany wtedy, kiedy sekwencja obrazów jest zgodna z sekwencją obrotu tego talerzyka. No i zobaczymy, jeśli ten talerzyk faktycznie zwalnia, no to wybierzemy, podstawimy sam
mechanizm, tutaj jest, widzę, jedna śrubka. Sam mechanizm, który nam po prostu ustala kolory, nie? Czyli ten talerzyk z silnikiem, silnik rokowy, bo widać cztery żyły idą, także... No dobra, no, czekamy, aż zdechnie. Znaczy, padnie. Jak to w każdym odcinku, słuchajcie, kawka musi być, nie? Zamigotał, wyłączyło lampę, czyli być może podobny efekt. Mamy błąd teraz, błąd lampy. Czyli jednym słowem, to ta cała usterka może być właśnie tym spowodowana, słuchajcie. Dobra, teraz przełączmy sobie na zbliżenie, bo będę... Niech wychłodzi i zaraz patrzcie, ten talerzyk w tej chwili stoi. Został wyłączony, bo fotokomórka, przez który ten talerzyk tutaj przelatuje. O, tu jest pięknie, fajnie to wygląda, zobaczcie. Może zobaczycie. O jest. Może zrobimy makro, o, z takiej odległości. O, kurde, działka fitnie. Patrzcie, tu siedzi ta fotokomórka na tym czarnym przewodzie. Tu siedzi silnik i ten talerzyk. I zobaczcie, ten talerzyk... Jakby to pokazać... Żeby to było można z boku to pokazać. Zobaczcie, to jest talerzyk gdzieś średnicy około 4 cm. O! I on ma takie klatki. I zobaczcie, on ma te klatki, a to są filtry. I każdy filtr odpowiada długości fali danego koloru. Nie mylić to, że to są kolorowe filterki, że przez to widać czerwony, zielony i coś tam, tylko po prostu zmienia nam długość fali emitowanej przez źródło, czyli przez lampę. O, już można go włączyć, to zaraz zobaczycie, jak ten talerzyk wystartuje. Uwaga, włączam. Wystartował, lampę rozjeżyło i teraz mamy pełną synchronizację dzięki tej fotokomórce, czyli obrazu, z danym, że tak powiem, z daną klatką na tym kółku, nie? No dobra, odstawmy to sobie trochę dalej, bo zaraz ta kamera, ja tu nakryłem to decho, bo tutaj, wiecie, żeby przewiew był przez lampę, a nie wierzchem. No to już się powtarzam, dobra. Czekamy, aż padnie i zobaczymy, co tego będzie. O! Tak jakby w wiatrach zwalniał obroty. Nie wiem, czy to słychać. Może zróbmy troszeczkę głośniej, czułości więcej na mikrofonie. Tak jakby zwalniał obroty, ale nic ja tutaj gołym okiem nie widzę, żeby tutaj coś zwalniało, no bo to... No zobaczymy. Zaraz będziemy dobierać taki silnik krokowy z drugiego, jeśli padnie. Cewki stoją nieruchomo, tylko sam magnes się obraca na tym silniku, z tego co widzę. No i cztery żyły zasilania. Czyli zwykły step dir. To akurat dir nie jest potrzebny, aby krok był. Czekamy, aż padnie. Ok, słuchajcie, zmienił się kolor już na czerwony. Na czerwień, już mi tutaj świeci na czerwono, o tu, z obiektywu. Czyli już coś tutaj pomyliło. Zaraz zacznie, prawdopodobnie zacznie to zwalniać, no zobaczymy. Czekamy. Cały czas czekamy, w napięciu. Co się stanie, jak padnie? O, mruga. Na zielono się zmieniło. Czyli coś tu się myli. Albo fotokomórka, albo silnik. Biały.
No i z projektora wyszedł kasownik do webromów. Nie no. Już świeci na biało, słuchajcie. Menu jest czarno-białe. Tu temperatury przy talerzyku nie ma dłużej. O, zaczął mrugać. Czyli już nie zgadza fotokomórka z pierścionkiem. O. Tak jest, silnik wyje. I zgasił lampę. Silnik jest zatarty, słuchajcie. Cała przyczyna. Usterka ustalona na 100%, silnik zatarty. Teraz musimy go wychłodzić. Zwalniał, aż się zatarł. Wychładzamy tego kolesia, rozbieramy drugi jako dawca, podstawiamy silniki, sprawdzamy w jakim jest stanie, a potem ewentualnie regenerujemy ten silnik. Może się uda go jakoś nasmarować, ale wątpię. On idzie już do wymiany, także... Za chwilę wracamy, tylko wygrzebiemy części zamienne. Mamy, dokładnie jest to samo, w tym, że w tym modelu siedzi jeszcze moduł tunera, znaczy moduł tunera, moduł telewizji, bo do tego jest przystosowany, zaraz wam pokażę, na Cimci taki dekoder. Oczywiście ja ten dekoder gdzieś mam, tylko gdzie ja go wsadziłem, to już nie pamiętam. Dobra, chyba znajdę. Akurat mam takiego Mediona, to jest taki dekoder, to ma wejścia wideo, jest wideo, ma wejście DVB-T i słuchajcie, o, w ten sposób to było montowane. To jest akurat wersja W, TW90, a to jest zwykłe T90, ale silnik jest taki sam, więc słuchajcie, bierzemy się do dzieła, wyciągamy silniczek. Ten silniczek oczywiście jest tam podpięty. Musimy wyciągnąć kartę dekodera. Ok. Zobaczcie, to jest praktycznie pecet, dołożony pecet. I teraz mamy TW bez W. Ojku, dobra. Paseczki. Ok, teraz tak. Tu mamy takie chytre, że tak powiem, mocowanie. Może spróbuję tą kamerkę tutaj postawić. Tu wszystko w sieci. Moment. Może będzie widać, co tu będę działał. Może nie. To zabieramy się do wyciągnięcia delikatnej części szklanej. Hmm.
jedna śrubka i zobaczcie, przy dobrym, odpowiednim, jakimś takim kącie świecenia, to widzimy, że tu mamy niebieski, tu mamy żółty, a tu mamy taki zieleni, nie? Pod innym kątem, tu mamy czerwień, tu mamy niebieski, albo biały, bezbarwny. Bezbarwny kolor jest tu. A tu mamy niby zielony, ale on jest bardziej żółty. Pod odpowiednim kątem. No dobra. No to teraz bierzemy, mamy już wyciągniętego dawcę. Słuchajcie, z powrotem śrubeczka idzie, tutaj wędruje. Bo być może dostaniemy takie same gdzieś za jakieś rozsądne pieniądze na AliExpress. Więc może poskładamy potem i tego drugiego. Akurat w tym jest przetwornica od lampy uszkodzona. Także zobaczymy. Okej, okay, mamy szklany element. Słuchajcie, delikatnie, nie bierzemy palcami za to. To odstawiamy. Bierzemy nasz drugi sprzęcior. I robimy to samo z drugim. Czyli tak, odpinamy przede wszystkim te sięgi. Ok. Odpinamy czujnik do synchronizacji matrycy. Ok. I teraz wyciągamy DLP, element DLP. Dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. Uwaga, słychać? No coś tu słychać. Dobra, wstawmy teraz tego. Delikatnie, żeby tutaj nic nie uszkodzić. Okej, on sobie tutaj wskoczy w swoje miejsce. Kurde, obróci to. Dobra, siedzi. I teraz tasiemka. Muszę zrobić inaczej. Podejście jest takie trochę dziwne, ale to się zdaje wszystko na wyjściu, nie? Zróbmy to tak. Ale jest wykręcone, jeszcze jest nalepka na tasiemce. Paluchy, się zdaje, robiłem drobniejsze rzeczy, żeby z tym sobie nie dać rady. Tutaj ciężko jest to dać sobie radę. Musimy stąd najpierw to chyba wyciągnąć, bo ten uchwyt tak wykręca tę taśmę, że
żeby zaraz nie było jakiegoś tam przypału. No nie no, przeszkadza wiatrak. No cyrk. No nie no, tak ci nie da. Kurde, i teraz sobie wyobraźcie, jak się film może przedłużyć. Dobra, nie będzie mi tego nagrywać. Puszczę wam jak złożę. Dobrze, jest. Jest. Teraz możemy sobie tutaj to powyginąć w tym uchwycie. O. Dobra. No to teraz jeszcze tak. Jeszcze jedna taśma od włączników. Tu akurat jest łatwo, bo jest od góry. O. Siedzi. Ok. No cóż, sprawdzamy. Będziemy sprawdzać, jak długo wytrzyma TDLP, czyli nasz talerzyk. Sprawdźmy jeszcze tylko, czy on nigdzie nie dotyka, także jest ok. Musimy wziąć znowu tą deseczkę, żeby wymusić obieg na lampie. O, powietrza, obieg powietrza, przykryć i jedziemy. Odpalił, się obraca. No dobra. Sprawdzamy. Słuchajcie, sprawdzamy. Co nam wyświetla obraz? Niebieskie tło. Wejdźmy sobie w menu, żeby widzieć wszystkie kolory. O. Ustawmy ostrość. Ok, mamy na menu, ja widzę kolory normalne, tylko że ta kamera jest w tej chwili tak, a może poświecić kamerę, jak w ogóle nic nie widać, wyłączę szczytą lampkę. No i zobaczymy jak długo, słuchajcie, testujemy. Działa godzina czasu, prawie. Już sobie nawet tutaj puściłem jakieś tam teledyski, jak widać. Tutaj ściszymy tą muzykę, żeby zaraz YouTube nie tego. No cóż, będzie działać, czyli jednym słowem DLP. DLP, zobaczcie jakie fajne kółeczko. Do wymiany było. No i dobra, no trzeba się brać bez skręcania i za chwilkę efekt końcowy, nie? Nie ma co tutaj debatować, no godzinę czasu praktycznie chodził. Już momencik i będzie efekt końcowy. Po skręceniu, po zrobieniu. Thank you.
No dobra, efekt końcowy jest taki, słuchajcie, że działa. Działa, pięknie wyświetla, słuchajcie, tu jakieś teledyski, mam takie kolorki są żywe, nie ma tam żadnych przebarwień za mocno. Ta kamera troszeczkę wprowadza w błąd, no bo tu ma duży kontrast w tej chwili. Bo jest, tu jest, no w sumie nie jest aż tak mocno ciemno, ale jak lampkę zapalę, to świeci mi obraz, nie? Wprowadza troszeczkę w błąd, bo przy nagraniu teraz, z tego co zauważyłem, to jest takie bardziej wszystko silne, purpurowe, nie? A tu normalnie te twarze są ok. W sumie to można jeszcze wyregulować, ale nie ma sensu, no bo jest normalnie, no kolor taki naturalny skóry jest, nie? Także no gra, działa. Jakiś disco z pola, słuchajcie. Dobra, przełączmy na coś innego, może jakiś film wrzucimy sobie dzisiaj do snu. O, coś tu gra. Tak, są te same kolory, nie? No, tylko tyle, że to jest LCD, a to jest DLP. Dobra, pozdrawiam wszystkich. Dzięki za podpowiedzi. Co mogło być uszkodzone, to już wszyscy wiedzą. Zatarty silnik krokowy. Da się? Znaczy w sumie nie wiem, czy to krokowy, czy to taki jak do dysków twardych. Taki bardzo podchodzący, jak przy dyskach twardych. Także nie wiem, czy to jest krokowiec, ale miałem drugi taki sam. Na części, także zburzyłem jeden kompletny. No. Tutaj wstawiłem od tego na części. Zobaczcie, on ma tutaj wejście na tą kartę, nie? Zaślepkę, ponieważ ta, która była w nim, tu ma jedną śrubkę. O, ma tutaj ułamany ten ząbek i ta śrubka. No w sumie można by było tą założyć, tylko tu brzydko by to wyglądało, jakbym podkładkę jakoś dał, nie? No w sumie z drugiej strony to jeszcze się zastanawiam, może faktycznie tą wkręcę za ślepkę. A tutaj z żywicy może zaleję, czy coś takiego. Coś wyleję tutaj taki, żeby było można to jakoś skleić. Toshiba TDP, wymiana DLP. Aj kurde, już nie czuję jak rymuje. Dobra, pozdrawiam, na razie. Do następnego filmu.